Hej, tu Karolina. Chwilę zajęło mi rozpracowanie, gdzie najlepiej dla Was nagrywać, bo pewnie wiecie, że przeprowadziłam się na jakiś czas do Edynburga. Stąd też mała zmiana, jeżeli chodzi o jakość filmów, ponieważ nie mam ze sobą mojego dużego sprzętu i nagrywam kamerą vlogową. Mimo wszystko, oczywiście ulubieńcy stycznia dla Was są. Ulubieńcy będą pojawiali się jak zawsze, co miesiąc i mam dla Was całą listę inspiracji. Zaczynamy oczywiście od urody. Mam tylko jedną rzecz. Jest to coś z działu kolorówki, jest to tusz do rzęs. Ja rzadko w ogóle mówię o kosmetykach, też rzadko coś zmieniam, no ale jak tusz się skończy, trzeba kupić nowy i polecam Wam serdecznie tusz z Isadory, która oczywiście jest firmą niedostającą na zwierzęta. Tak, mam bardzo dużo wegańskich produktów i jest to ich tusz z regulowanym aplikatorem, żeby można mieć efekt bardziej wydłużonych lub bardziej pogrubionych rzęs. Ja lubię taki intensywny efekt, ale szczególnie właśnie to wydłużenie. No i ten tusz sprawdza się u mnie świetnie. Jeżeli chodzi o dział mody, to moim absolutnym ulubieńcem jest, moi drodzy, robienie zakupów w vintage shopach, tak zwanych charity shops tutaj, czyli to są sklepy, lumpeksy, które przeznaczają część swoich zysków na cele charytatywne, co uważam jest genialne, i asortyment jest naprawdę niesamowity. Ceny są różne, ale moim absolutnym upolowaniem sezonu było futerko, które pokazywałam na Instagramie, Karolina Sobańska. Jest to futerko, które kupiłam za niecałe 8 funtów i noszę prawie codziennie, bo naprawdę jest tutaj zimno ostatnimi czasy i po prostu nie mogę uwierzyć, że ja na nie trafiłam. Zresztą ten cudowny sweterek jest też z charity shopu, nie wiem, tylko kupiłam też chyba za 7 funtów. Jest ekstra moim zdaniem i nawet w filmie, który zobaczycie za tydzień, będzie haul taki właśnie z vintage shopów. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o jedzenie, to chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo rzadko wspominam o moich miksturach adaptogennych. Jak nie wiecie, o co chodzi, zapraszam Was do podcastu z założycielką Cosmic Pantries, Olą, właśnie o adaptogenach i o grzybkach. Ale to są generalnie takie rośliny, które spożywane w małych ilościach, ale regularnie, dają niesamowicie pozytywne skutki dla naszego zdrowia, dla naszej cery, dla naszego samopoczucia i tak dalej, i tak dalej. I ja bardzo często, szczególnie w tym okresie takim świątecznym i pobytu w domu, piłam Beauty Potion, bo jest to dosyć specyficzna mieszanka, gdyż jest ona bardzo gorzka, ale wszystko co gorzkie znaczy, że zawiera bardzo dużo antyoksydantów, która nas upiększa, przede wszystkim pomaga nam na trawienie. I ja za każdym razem, kiedy zjadłam coś takiego bardziej tłustszego, czy czułam się ciężej, to piłam sobie tą miksturę, po prostu łyżeczka tego proszku z wodą i wszystkie moje problemy się kończyły. Nie, no żartuję, po prostu bardzo, bardzo lubię to pić jako taki rytuał, mimo że smak jest specyficzny. Oczywiście Wam wszystko podlinkuję. Dział kulturowy jest dzisiaj bardzo duży. Jak wiecie, wyprowadziłam się z domu, więc teraz po prostu czytam, oglądam i spędzam czas sama na poszerzaniu swojej wiedzy w zakresie filmów i seriali. Najpierw jednak książki. Książka, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest Homo Deus. Oczywiście marzyłam o tym, żeby ją w końcu przeczytać. Leżała na mojej półce od mega dawna. Homo Deus to jest druga część książki Sapiens. Sapiens to jest książka wszechczasów, którą Wam polecałam, która mówi o historii gatunku Homo sapiens, natomiast Homo Deus mówi o tym, co się dzieje teraz i co się będzie działo w najbliższych czasach. Czyli to jest trochę taka prognoza tego, w jaką stronę dąży nasza cywilizacja. Książka taka antropologiczno, filozoficzno, naukowa, ale bardzo przystępnie napisana, bardzo Wam polecam. Chciałam ją przeczytać jeszcze przed przyjazdem tutaj, bo to jest taka cegła, więc czytałam ją w aucie na lotnisko, potem zrobiłam zdjęcie ostatnich stron i czytałam jeszcze w samolocie ostatnie strony, także polecam Wam z całego serca, czytam ją po angielsku, absolutnie jest to do zrobienia, także koniecznie sobie ją przeczytajcie. Teraz czas na filmy i pierwszy film, o którym chciałabym powiedzieć, to jest film Tully. To jest film taki obyczajowy, raczej dramat, z Charlize Theron w roli głównej i gra ona po prostu zmęczoną życiem matkę, kobieta, która ma takiego syna z problemami, jednocześnie zachodzi w ciążę, po 30, po 40, z mężem, wiecie, raz tak, raz tak. Mało rzeczy ją ekscytuje na co dzień, po prostu jest absolutnie przemęczona i zatrudnia nianię nocną, która ją wyręcza w nocy przy swoim małym dziecku po to, żeby znaleźć trochę więcej czasu dla siebie i gdzieś odnaleźć z powrotem siebie. Świetny aktorsko, naprawdę porusza dogłębnie, mimo że nie jestem mamą, tak bardzo, bardzo przekonująca była ta rola Charlize Theron i bardzo ciekawie pokazana w ogóle sytuacja.
kobiet i tego, jak ciężkie może być macierzyństwo i prowadzenie domu i właśnie jak można zatracić gdzieś swoją własną tożsamość, oddając się rodzinie, po prostu wypalając się w ten sposób. I drugi film, o którym chciałabym powiedzieć, to jest film Beautiful Boy, czyli Mój Piękny Syn, o którym muszę wspomnieć, bo gra tam Timothée Chalamet, który jest moim po prostu ulubieńcem ostatnim, ale przede wszystkim dlaczego uważam, że ten film jest warty wspomnienia. Sam film sobie, powiem, jakoś mnie nie powalił, tak? Był wręcz trochę przydługi, ale uważam, że prawie każdy powinien go obejrzeć. Każdy. Dlaczego? Dlatego, że mówi on o uzależnieniu od metamfetaminy. Jest to temat bardzo aktualny i jest to ujęcie tematu w taki dosyć niekonwencjonalny sposób, ponieważ nie pokazuje to strasznego środowiska ćpunów, degeneratów, tylko pokazuje tragedię rodzinną, uzależnienie, które dotyczy tak naprawdę wszystkich członków rodziny. I jest to świetny film ku przestrodze zarówno dla osób starszych pod kątem ich dzieci, jak i dla osób młodszych pod kątem tego, żeby nie ulegać pokusom i jaką okropną tragedią i chorobą jest uzależnienie. Naprawdę poruszający temat i fantastyczny aktorsko Timothée oczywiście. Jeżeli chodzi o seriale, to mam dla Was dwa seriale. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, co oglądam. Natomiast pierwszy serial to jest Handmaid's Tale, czyli Opowieść Podręcznej. Mam teraz HBO, więc cisnę wszystkie seriale na HBO. Bardzo specyficzny serial. Serial o science fiction, więc generalnie powinno mnie to zniechęcić. Ale słyszałam świetne recenzje. Gra tam w ogóle aktorka z Mad Mena, która jest genialna. Jest to ciekawa koncepcja. Jest to świat... Powiedzmy, są to Stany Zjednoczone w niedalekiej przyszłości, po silnych przemianach polityczno-społecznych. Generalnie problemem jest to, że ludzie stają się praktycznie bezpłodni z uwagi na zanieczyszczenie i na zmiany klimatu, w sensie zanieczyszczenie środowiska, o to mi chodzi. I wpadają na taki pomysł, żeby zebrać wszystkie płodne kobiety i wysyłać je do domów, do małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, po to, aby rodziły dzieci tym rodzinom z tymi mężczyznami. Ostro pokręcone, świetnie zrobione, generalnie jest bardzo moim zdaniem ciekawie nakręcone, jest świetny klimat, dobry aktorsko, mój pomysł jest po prostu genialny i czekam, aż drugi sezon wejdzie na HBO. Natomiast drugi serial, o którym chcę powiedzieć, to jest serial Kidding. Jest to serial z Jimem Carreyem w roli głównej. Sądzę, że jest on trochę autobiograficzny. Z tego, co wiem, Jim Carrey dostał za niego Złotego Globa. Po prostu aktorsko to jest majsterczyk, to raz, dwa. Jest to bardzo ciekawy serial, niby komediowy, mówi o komiku, mężczyźnie, który prowadzi programy dla dzieci, jest takim guru w ogóle wychowawczym, taką bardzo pozytywną i ciepłą postacią, natomiast oczywiście, co jest do przewidzenia, w jego życiu prywatnym dzieją się straszne, straszne rzeczy i jest mniej więcej o tym, jak on sobie musi z tą rzeczywistością poradzić. Świetny, psychologiczny, komediowy, ale też bardzo poruszający i poważny i odważny, także bardzo Wam też go polecam. Jeżeli chodzi o mojego ulubieńca online, to chciałam Wam powiedzieć o Ninie Montani, tak chyba się czyta jej nazwę. Wcześniej miała ona kanał ze swoim chłopakiem, Cam and Nina. W ogóle, jeżeli oglądacie ich lub oglądaliście ich, to ja myślałam, że to jest rodzeństwo. Się okazało, że byli parą, ale się rozstali. Generalnie Nina mówi o wszystkim tym, co mnie pasjonuje, czyli o stylu życia wegańskim, świadomym, o uważności, o ekologii, o pracy nad sobą. Przepiękna estetyka, jest dla mnie ogromną inspiracją, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów i też bardzo lubię patrzeć na to, jak ona się zmienia i słuchać tego, co ona ma do powiedzenia. Także jeżeli lubicie te klimaty, to Wam serdecznie, serdecznie polecam. Ona jest w ogóle z Nowej Zelandii, ale też mieszkała w Kostaryce, na Kostaryce, także też piękne w ogóle widoki są tam na jej filmach. I na sam koniec mój ostatni ulubieniec to jest Salsa i Bachata. Słuchajcie, dołączyłam do Salsa Society tutaj w Edynburgu i chodzę na zajęcia przede wszystkim Bachaty, bo to ona skradła moje serce i naprawdę nie mogę zrozumieć, nie mogę wyjść z podziwu, że jest tylu młodych i nie tylko ludzi, którzy chcą przychodzić kilka razy w tygodniu po to, żeby wspólnie uczyć się tańca dla zabawy, dla oderwania się, dla relaksu. Jest to coś pięknego, jest to niesamowite być częścią takiej społeczności. Ja traktuję ten taniec, szczególnie bachatę, bo ona mi się najbardziej podoba, jako fantastyczny sposób na medytację, bo nie jestem w stanie myśleć o niczym innym i czuję się po prostu jak nowonarodzona do tego stopnia, że nie chcę mi się spać, bo jestem taka nakręcona. Także serdecznie Wam polecam i wierzę w to, że każdy ma taką rzecz, która go uszczęśliwia, jak na przykład taniec albo jakiś sport. I to było na tyle, kochani. To są wszyscy moi ulubieńcy. Jak zawsze czekam na Waszych ulubieńców w komentarzach. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Widzimy się za tydzień w kolejnym weekly vlogu i widzimy się w każdy piątek w weekly vlogu lub w ulubieńcach i co drugi poniedziałek w podcastach. Jeżeli oglądacie podcasty, to bardzo Wam dziękuję i bardzo dziękuję też za to, jak miło je przyjmujecie, bo to wiele dla mnie znaczy, bo ja je uwielbiam. Także chyba nie mam więcej ogłoszeń. Jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!